16. The brag on my king, Romans 1:16. We brag about him daily cause he runs this thing. Can I do it? Yes, sir. Can I do it? Yes, sir. Yes, sir. All I need is 1:16. To brag on my king, Romans 1:16. We brag about him daily cause he runs this thing. Can I do it? Najważniejsza w życiu jest miłość, również miłość człowieka do Pana Boga i Boga do człowieka, ale jak wiemy z naszego ludzkiego doświadczenia, czasami miłość nam po prostu nie wychodzi. Nie potrafimy kochać dobrze, popełniamy błędy, a w chrześcijaństwie nazywamy to grzechem. Dlatego Pan Bóg daje nam w Kościele coś takiego jak sakrament pokuty i pojednania, czyli mówiąc ludzkim językiem spowiedź. Dwa słowa są kluczowe, pokuta i pojednanie. Najpierw pojednanie to jest kwestia tego, że kiedy dwie osoby się kochają, właśnie zależy im na sobie i kiedy ta miłość szwankuje, coś się rozlatuje, to trzeba usiąść przy stole i porozmawiać. Powiedzieć sobie otwarcie o tym, dlaczego coś się nie udało, czyli wejść w motywację, w jakieś intencje swojego działania. Zobaczyć, co druga osoba ma do powiedzenia na ten temat, na temat tego, co się wydarzyło i po prostu się dogadać. I to jest pojednanie, kiedy dwie osoby chcą i pragną się znowu zjednoczyć w miłości. Pan Bóg jest chętny zawsze, to my musimy po prostu wybrać dobry moment i odpowiednią chwilę, żeby po prostu do Niego przejść i z Nim pogadać. A pokuta, może to się wydawać takim strasznym słowem, że to nie wiadomo, co trzeba zrobić, ale chodzi o prostą rzecz. W momencie, kiedy zależy mi na drugiej osobie i wiem, że nawaliłem, no to chcę kupić kwiatka, to chcę po prostu pokazać jakimś gestem, jakimś czynem, że mi znowu zależy, że tak naprawdę to zło, które się wydarzyło, ono miało miejsce, ale chcemy iść dalej. Dlatego pokuta jest taka ważna w tym sensie, że ona naprawia relację, ona pozwala pokazać sobie samemu, temu, który pokutę czyni, że mi znowu zależy na miłości. A tak naprawdę w spowiedzi chodzi o coś bardzo prostego. Bo w spowiedzi wcale nie chodzi przede wszystkim o grzechy i o to, żeby się nimi babrać w czasie właśnie spowiedzi, tylko chodzi o to, że Pan Bóg chce każdemu i każdej z nas, kiedy się spowiadamy, przypomnieć tak osobiście na ucho, powiedzieć: ja Cię zawsze kochałem. Nawet wtedy, kiedy grzeszyłeś, nawet wtedy, kiedy w jakiś sposób próbowałeś mi powiedzieć: nie potrzebuję Cię, Boże, to Pan Bóg właśnie w czasie spowiedzi chce nam powiedzieć: bardzo Cię kocham, człowieku, zawsze. I dlatego spowiadamy się osobiście na ucho księdzu, bo Bóg chce to powiedzieć każdemu i każdej z nas osobiście, indywidualnie, a nie jako ludowi, grupie, wyznawcom, tylko po prostu Tobie, że Cię bardzo kocha i zawsze Cię kochał i będzie Cię kochał.